zapraszam do medytacji przyjęcia miłości Matki Ojca we mnie. Ja jestem światłem życia. Ja jestem odrodzeniem światła miłości na ziemi. Powracam jako to światło i tym światłem rozświetlam całą moją istotę, całą miłość, którą jestem. To moja potężna świadomość. Tą świadomością teraz widzę efekt swego zagubienia mojej autentycznej miłości, bo gubiąc miłość matki, zgubiłem miłość ojca. Zagubiłem siebie jako wyrażenie kobiety, jako wyrażenie mężczyzny. I tak zagubiłem autentyczną miłość, dlatego utraciłem pamięć prawdziwej miłości. Teraz łączę się głęboko z wibracją miłości matki, którą jestem. Teraz łączę się głęboko z wibracją ojca, którym jestem. I przyjmuję tę miłość autentyczną, bo jej się wyrzekłem, przyjmując ponad siebie wibrację Ojca Śmierci. I tak uniżyłem siebie jako boską świadomość. W ten sposób doświadczałem rodzaju niemocy, zniewolenia, bo postawiłem inny świat ponad siebie. A to ja jestem światem życia. To ja jestem światłem życia, którym tworzyłem świat holokaustów, potopów, zagład, obozów koncentracyjnych. To wszystko dałem sobie jako ojciec śmierci, bo przyjąłem te złudzenia jako prawdę, bo przyjąłem krwawe księgi jako wyrażenie prawdy o sobie, że to ja jestem takim demonem. I zamykając swoje serce czarnymi rytuałami, które przyjmowałem jako złudne, jako spożywanie ciała, jako picie krwi, jako składanie ofiar, uwierzyłem w te brednie i tak stałem się synonimem i prawdą zniewolonego sługi, który padał na kolana. Teraz powstaję z tych kolan, przywracam sobie godność autentyczną, a przywrócenie wibracji miłości ojca, przywrócenie wibracji mężczyzny jest mężczyzny ojca, jest powrotem boskiej świadomości we mnie, bo tak oczyszczam nie tylko siebie, ale oczyszczam sobie zapisy matki, zapisy ojca, zapisy ich autentycznej miłości, bo naprawdę uwalniam was, ukochani rodzice, z roli, w której to przybyliście, w której to zaprosiłem was na to doświadczenie. Ja jestem światłem życia i tym światłem życia teraz prawdziwie staję się matką miłości. Staję się prawdziwie ojcem miłości. Tą miłością autentycznie zradzam nowy świat, zradzam nową świadomość. Otwieram swoje twórcze serce, swoją twórczą przestrzeń na zejście nowej świadomości. I tym są autentyczne dzieci, które sprowadzam, które zapraszam w przestrzeń miłości, którą autentycznie Matka Ziemia się staje. Ona jest tak ojcem, jak i matką, bo ona jest wszystkim, bo ja jestem wszystkim jako bogini światła, jako Bóg światła, jako odrodzone dziecko ziemi. Kocham, kocham, kocham. Dziękuję wszystkim. Zapraszam na przerwę.